Film nie ma na celu niszczenia mienia. Zawiera on również wulgaryzmy. Eksplorujemy stare budynki na własną rękę i nie zachęcamy do tego, ponieważ jest to niebezpieczne. W Bełczu Wielkim jesteśmy i ukazuje nam się tu coś takiego. Mamy ładny pałacyk. Znaczy ładny, no już nieładny. Oczywiście mamy go po trasie, bo jedziemy całkiem gdzieś indziej. I nie mogliśmy się powstrzymać, żeby tu zajechać. Pałacyk jest barokowy z 1787 roku. No i już tyle z niego zostało. A podczas II wojny światowej był już w posiadaniu państwa niemieckiego. O, tak to wygląda. Tylko pewnie... Nie, wejdziemy do środka, to jest wszystko otwarte. Była tu szkoła rolnicza, jakiś ośrodek wychowawczy dla dzieci upośledzonych umysłowo. I ta instytucja trwała do 1997 roku. Ojojoj. Idziemy do środka, czy obchodzimy? Pożar był, nie? Bo tam widać po tych deskach, że był pożar. A w chwili obecnej budynek jest własnością prywatną. Tak. A 15 maja 2016 roku spłonął dach zabytkowego pałacu. To tyle wiemy, bo w ogóle jedziemy gdzieś indziej. Inne miejsce. Ale jest piękne. Pomimo tych zniszczeń. Te kolumny. Jakby to wpadło w ręce jakiegoś bogacza, to pamiętajcie, jakby to tu wyglądało. Może weźmy sobie najpierw go, obejdźmy dookoła. Tu ma taki fajny teren. Oczywiście zapuszczone. Brama otwarta. O. Tak to wygląda z tej strony. Tu mamy wejście do piwnic, a my nie mamy latarek. Albo telefonu najwyżej. Mirek przygotowany na urbex, a my co? Mam w telefonie. Idź po tą jedną latarkę. Nie tą długą, tylko tą taką, albo obydwie weź. Ja chociaż daleko. Po latarki, no bo tam są piwnice. To jest tylko piwnice, to jest, nie wiem, winiarnia by tam była, to by fajnie było. I zostałam tutaj sama. A wejdźmy sobie tylko tak. Nie będę wchodziła tu sama, bo teraz zostałam sama. Dostęp do pałacu jest wszystko otwarte. Samo tu nie wchodzę, nie ma opcji. Jak już jestem z chłopakami, to będę wchodziła z chłopakami. O, tam idą. Mamy takie. Po drodze mijaliśmy też sporo takich starych budynków, ale to tam było widać, że jakiś pan tam chodził, więc to było na pewno pilnowane przez tego stróża. Jakaś ochrona, może lion czy coś innego. Ale ogólnie to tu jest wszystko dostępne, widzę. Szczerze, pierwszy raz się spotykam z takim obiektem,
który w ogóle nie jest strzeżony, bo brama otwarta jak szeroko. Tu widać świeże ścieżki. Ludzie sobie chodzą. Teraz wezmę sobie, zakończę ten materiał. Musimy się trochę streszczyć, bo nie wiadomo jak tutaj z ludźmi. Czasami zadzwonią po policję czy coś. Ale wam powiem, że nie mogłam się powstrzymać, żeby tu nie przyjechać. Wiadomo, popisane. Ale wnętrze już. Już jest takie. Są piękne drzwi. Ojejku. Powiem wam, że jestem w szoku. Patrzcie to. Nie mogłam się powstrzymać, żeby tu nie wejść sama. Ale jest cudownie. Wybaczcie mi. Nie boisz się sama dać? Nie. Mirek, a żeś mnie teraz... Ja z daleka myślałam, że z tym jakiegoś gościa tu prowadzisz. Jakiegoś właściciela, Mirek. Ja zwątpiłam przez chwilę, naprawdę. No, to nie, z daleka tak mi widać. Czekajcie, tylko zrobię fotkę. W sumie Mirek. Nie. Idziemy najpierw tutaj, ale patrz, patrzcie ten środek, nie? No w sumie to nie tak może być naszą właścicielem tego. Tu jeszcze była taka stara, patrzcie. Taka stara szafeczka czy coś. Wchodzicie czy nie? Czy ja mam to sobie sama zwiedzać? Tutaj? No. Co? No dobra, chodźcie. Jak to są właściciele, no to, to co? To co ci poradzę? No chodźcie do środka. Na górę raczej nie wchodzimy. Bo to źle wygląda. Tam jest taka dziura. Wiecie co, chyba będziemy bardzo musieli uważać, bo tu się sypie. Tak szczerze powiedziawszy. Sami widzicie. Tu belki spadują. O, ale tu jest już ładny. Taki. Pięknie. To jest drewno, chyba nie wejdziemy tu do góry raczej. Ale to jest nie, to jest betonowe. To co? Idziemy do góry? Oj! Co się wydarzyło? Okularki spadły. Dobra. Idziemy do góry? Ale nie, bo to jest beton pod spodem.
Dobrze jest? Dobra, idziemy do góry. Oj, tu jakaś dziura. No, że? A tu się coś dzieje, aha, widzę. Dobra, na tym jest bagnina. Ale super. Super sprawa, Mirek, tu zobacz. Tu jest korytarzyk, tu jest takie coś. Wszystko powybijane, szyby. Musisz do kibelka? Mirek, ty, tobie zawsze musi się chcieć. Jest, słuchaj, jeden został. Ale ma wpływu. Zobacz jeszcze jakie krótki, ładne. To jest niesprawiedliwe, Mirek. Mhm. Bo wy faceci macie pisuła, radzie jest dla mnie. To musisz ukupić trochę. Ale to jest fajne, nie? To takie ono. Ta poręcz. Wszystko te drzwi. Gdzie ty tam wchodzisz? Patrz, gdzie on idzie. Tam poszedł, tak? Tam już jest zmiana dachu. Czas na zmianę. Poczekaj, zobacz, jak to lepiej wygląda. O, tu zejście, tak? No ale w sumie nie wygląda to jakoś tragicznie. Wiesz co? No to znajomy. Ja teraz urbexuję. Gdzie fotki? Tam. Jesteśmy na piętrze. Baczek jest ślicznie. A Mirek idzie. I tak, ty idziesz, trzeba też idę. Trzeba uważać na gruz. Mamy balkonik. Ja chyba się boję, ale idę. Trochę byśmy polecieli w dół, nie? Spalony dach. Spalony dach. Fajna ta. Przyroda. Rośnie w pałacu. O, patrzcie, tam nie wiem, czy przejdziemy. No jest ryzyko, tak? Ja wyglądam. Jest ryzyko. Wiecie, to jest teraz prywaciarza. Ale tu ten dach. No, kiepsko to widzę. Nie wiem, czy tam iść. Iść tam? Bo tu jest drewno. Halo? Tam jest drewno. Nie wiem, czy tam iść. Ten widok bym chciała tutaj pokazać. Ale tu jest stawek, patrz to. Ale jest fajnie, nie? Patrzcie, tu mamy stawek taki. Ogólnie tu jest dom mieszkalny. A tego gdzie wywiało? Zapalone.
Dach jest. Nic w sumie z dachu nie zostało. A tam co jest ciekawego? Nie, jak już jesteśmy, to wszystko pokażemy, tak? Dach wygląda, jak wygląda, już widzieliście. A idziemy tam prosto. Idziemy tam prosto. Nie no, widać, że tu ludzie chodzą, bo są takie jakby ala niby ścieżki. Tylko uwaga, bo to może runąć, nie? Jest drugi, przyda mi się. A ogólnie to jesteśmy na samej górze. Widziałeś te widoki tam z tyłu? Jakbym tego statku? Wiecie co? Patrząc na te belki tutaj, to chyba nie idźmy, co? Tam dalej. I tak opalone. No jest opalone, to jest chwila, żeby spadło, nie? Możemy przejść i czasami spadnie, co? Ale ty musisz zawsze gdzieś tam iść. Ja bym zaryzykowała, ale ja nie chcę, żeby się komuś coś stało, nie? Ja pierdziel, dobra. Nie ryzykujesz. Masz kask? Mamy. To były takie chyba pokoje, nie? Czyli nie, spróbuję otworzyć. No bo tu był ten środek wychowawczy jakiś tam do tych... Tutaj coś pisze. Do tych chorych umysłowo, o. Tak było napisane. Ogólnie nie miało nas tu być, bo zmierzamy w innym miejsce. Tylko zniszczona, widać. Co ty powiedziałeś, Mirek? Znowu na strych. Co ty powiedziałeś, Mirek? Pokój wykupiony. Wykupiony pokój masz? 405 bodajże. 405? Jest 404. Nie, 405. To jest twój pokój? A to ty chyba miałeś jakąś, kurczę, łazienkę widzę chyba jeszcze. To ty za dobrze tu miałeś. A patrzcie, tak się wszystko tu łuszczy, to. Po co ty tam idziesz? Ja sprawdzić. Co chcesz sprawdzić? Zrobić zdjęcia. Takie nieodpowiedzialne trochę tam iść. Masz coś tam ciekawego? Musimy tak troszkę się straszyć. O! Co my tu mamy? Co ty gadasz? Pokaż. Uwaga na ten pod nogi, Mirek, bo tu jest pełny szkła. Tu była taka narzędziownia. Coś ala. Tu jesteśmy tam. Mamy takie widoki, tutaj słoneczko jest ładne.
Wszędzie takie te małe pufy były, patrzcie to. Takie malutkie, strasznie to wygląda. Może. O, tu jest magazyn pracowniczo-techniczny. Pracowni technicznej. No, pracowni technicznej. No i wszędzie są te fotele malutkie. Mirek, co ty tak nie uciekasz z tej kamery? Co ty tak uciekasz z tej kamery? Teraz nie uciekniesz. Mirek, nie chowaj się. Co to? Dobry. To było dobra. Ogólnie chodzimy sobie tutaj na lajcie. Normalnie, swobodnie rozmawiamy. Dzień dobry. Dobry. Jakoś nikt tu nic nie goni nas. Było wejście. To co? Lecimy, nie? Bo to było to już na tyle, już całe żeśmy wiedzieli. Co tam jest? Jednorazowe. Powiem wam, że nagrywam już czasu. Serio? A czemu mi pokazuje 3 minuty? Nie, 22 minuty, co ja gadam. 22 minuty, 51 sekund. I mam jedną kreskę baterii, 1,5. No mało, kurde. Na godzinę podobno miało starczać. Można podładować, co? Ja mam 3 baterie ze sobą. Także słoneczko ładnie świeci, jest piękna pogoda, a my lecimy na kolejny urbex.